Witaj w portfelu. Od jakiegoś czasu mamy w Polsce przepisy antylichwiarskie, które zabraniają instytucjom przydzielania kredytów z astronomicznym oprocentowaniem i ze zbyt wysokimi opłatami pozaodsetkowymi. To ważny felieton dla osób, które wpadły w spiralę długów przez pożyczkę, której nie mogą spłacić, bo wielu nie wie, że ma lichwiarski kredyt i pokornie go spłaca. Zapraszam do subskrybowania kanału, by dowiedzieć się więcej o finansach. Z góry dziękuję za lajki pod filmem. Jak podaje wyborcza.pl, po 13 latach emeryt z Warlubia wyplątał się z ekonomicznej niewoli, bo sąd w końcu oddalił pozew lichwiarza, który żądał astronomicznych odsetek od małej pożyczki. W 2001 pan Jan poręczył sąsiadce 700 zł od prywatnej firmy z Bydgoszczy. Do spłaty zostało 510 zł kapitału głównego, więc pożyczkodawca zaczął naliczać lichwiarskie odsetki za spóźnienie 7% dziennie. Ten dług przyrastał w tempie 42,50 zł za każdy dzień. Powyższy przykład jest ekstremalny, ale lichwa w świetle nowych przepisów to oprocentowanie nie wyższe niż 10% w roku 2018, bowiem odsetki umowne od kredytu lub pożyczki nie mogą być wyższe niż wysokość odsetek maksymalnych, które definiuje kodeks cywilny, artykuł 359. Obecnie wiele instytucji reklamuje się niskim oprocentowaniem kredytu, ale ukrywają, że mają astronomiczne koszty kredytu. Różnie je nazywają, ale uproszczając, są to po prostu prowizje dla pożyczkodawcy. Jednak ustawa reguluje maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych, więc gdy bierzemy kredyt lub pożyczkę, oprócz odsetek płacimy bankowi lub firmie pożyczkowej różne opłaty lub prowizje. Od niedawna wszystkie koszty, które są związane z kredytem, nie mogą wynosić więcej niż 55% kwoty kredytu w pierwszym roku i nie więcej niż 30% kwoty kredytu w każdym kolejnym roku. I co najważniejsze, mamy jeszcze jeden istotny zapis, który mówi o tym, że te wszystkie koszty pozakredytowe w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Zatem jeśli pożyczyliśmy 10 tysięcy złotych, to wszystkie koszty inne niż odsetki, które musimy ponieść, nie mogą wynieść więcej niż 10 tysięcy złotych. Więc jak powyżej, kredyt 10 tysięcy złotych może mieć oprocentowanie 10%, co daje kwotę 11 tysięcy plus opłaty pozakredytowe w wysokości 55%, czyli 5,5 tysiąca. Zatem do oddania mamy 16,5 tysiąca złotych. Do tego niestety należy dodać opłatę za długość okresu kredytowania i taki kredyt musi zakończyć się na kwocie 18,5 tysiąca złotych przy okresie 2 lat kredytowania. Oczywiście przytoczony przykład to nadal bardzo droga pożyczka, ale nie można jej już uznać za lichwiarską i w tym przypadku kredytobiorca nie może zaskarżyć swojej pożyczki. Wracając do pana Jana, to on wygrał ze swoim lichwiarzem, ale większość komentarzy pod artykułem jest sceptyczna, bo ludzie myślą, że skoro prawo nie działa wstecz, to nic nie da się zrobić z kredytami zaciągniętymi przed 11 marca 2016 roku. Owszem, ale już wiele lat temu istniał przepis, na który nadal możesz się powołać. Po pierwsze, podstawą wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty było to, że pan Jan ze względu na swój stan zdrowia nie był w stanie zrozumieć konieczności wniesienia wówczas sprzeciwu i skutków, jakie potem nastąpiły. Zatem powołano się na zdrowie kredytobiorcy. Po drugie, zgodnie z treścią artykułu 5 kodeksu cywilnego o zasadzie współżycia społecznego, który istnieje od dawna, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Klauzula zasad współżycia społecznego umożliwia uniknięcie sytuacji, w których stosowanie prawa doprowadziłoby do skutków niemożliwych do zaakceptowania z uwagi na cele regulacji lub normy moralne. Właśnie na ten przepis powołują się frankowicze i coraz częściej wygrywają w sądach. Podsumowując, jeśli zaciągnąłeś lichwiarski kredyt przed 11 marca 2016, to nie możesz powołać się na przepis antylichwiarski i pozostaje ci argumentować niewłaściwy wybór swoim złym stanem zdrowia w okresie zaciągnięcia pożyczki lub jak frankowicze powołać się na artykuł 5 o zasadzie współżycia społecznego. Z kolei jeśli zaciągnąłeś kredyt po 11 marca, to masz prostą ścieżkę, bo powołujesz się na ustawę antylichwiarską. Tyle w temacie. Jeśli materiał jest istotny, proszę zalajkuj go i wstaw na Facebooka. Tymczasem dzięki i do następnego.